Cześć, 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 Paweł Scott, sportowe, love, love. Francuzi, Francuzi awansowali na Igrzyska Olimpijskie z turnieju kwalifikacyjnego, który odbywał się w Berlinie. W finale reprezentacja Francji wygrała z gospodarzami tego turnieju, Niemcami. No, powiem szczerze, nie spodziewałem się takiego rozstrzygnięcia, tym bardziej, że Francja przyjeżdżała do Niemiec na te zmagania zdziesiątkowane kontuzjami. Natomiast no, okazało się, że potrafili zwyciężyć w całym turnieju. Chociaż w starciu ze Słoweńcami półfinałowym przegrywali już 2-0 i byli bliscy tego, aby odpaść z całej rywalizacji. Ostatecznie jednak to reprezentacja Francji dotarła do finału. W finale, tak jak wspomniałem, starcie z Niemcami. No, pełna hala ludzi, doping niesamowity, w szczególności dla reprezentacji Niemiec, której marzeniem był awans właśnie na Igrzyska Olimpijskie. Tak się nie stało, to Francuzi triumfowali w tym pojedynku, który rozgrywano w piątek, i to Francuzi wystąpią podczas Igrzysk Olimpijskich, które odbędą się w tym roku. Druga połowa roku to już Igrzyska Olimpijskie i rywalizacja o medale. Francja 3-0, tak jak wspomniałem, do 20, 20 i 23 w setach. Także tutaj nie było większej rywalizacji. Francuzi dosyć gładko pokonali naszych zachodnich sąsiadów i tak jak wspomniałem wcześniej, to Francuzi wystartują podczas Igrzysk Olimpijskich. Tych samych Igrzysk Olimpijskich, na których reprezentacja polskich siatkarzy miała już zapewniony wcześniej awans. No cóż, tyle ode mnie na teraz. Cześć, pozdrawiam, na razie, trzymajcie się.